Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 47 odcinek naszej przygody z FM22 i karierą górnikiem Zabrze, powrót do korzeni. Moi drodzy, mamy 14 września 2024 roku dziś i zacznijmy może od transferów, moi drodzy, ponieważ sporo tego było. No to lecimy, tak więc może najpierw kto opuścił klub. Więc tak, ostatnio widzieliście Nartiego, poszedł za 1 100 000. No to lecimy, czyli tak, Max Sanders, moi drodzy, opuścił zespół, poszedł do Barnsley, wrócił do Anglii, no i poszedł za 1 400 000 funtów. Fajny zarobek na Sandersie, kupiliśmy go w 22 roku, a to chyba było w zimę, czyli w 23. Kupiliśmy go za 155 000, czyli no 1 200 000, tam 40 kilka tysięcy zysku na Maxie Sandersie. Pograł u nas no 2,5, znaczy no dwa sezony, nie? Czyli połowa tutaj, tu cały sezon i połowa, a nie, to nawet nie połowa, to kilka po prostu meczów sobie rozegrał, czyli no troszkę ponad sezon można powiedzieć, nie? Półtorej sezonu, coś takiego. No i ładny zarobek na Sandersie, tak więc ja myślę, jestem zadowolony z tego. No przyszedł do mnie, płakał, chciał odejść, no to sobie myślę, dobra, to coś za niego zarobimy. No i to się udało, poszedł do Barnsley. Dalej Galczew, o Galczewa biło się naprawdę sporo klubów. Przyszło Burnley, oni oferowali tam jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 600-700 tysięcy, a sobie myślę, dobra, spróbujemy 2,5 miliona. Nie chcieli, tam jakaś kontra była, 2400, nie chcieli, 2200 wzięli, no i cyk, Galczew poszedł za 2 200 000 funtów. Moim zdaniem nie jest aż tyle wart, czyli z miłą chęcią zaakceptowałem tą ofertę. No i tutaj też fajny zysk, kupiliśmy go za 450 000 po 3 latach wypożyczeń, w końcu do nas przyszedł na stałe. I zapłaciliśmy za niego właśnie 450 000, a sprzedaliśmy go za 2 200 000, tak więc też tutaj grubo ponad 1,5 miliona funtów zysku dla naszego klubu. Bernardo Cruz, czyli też już wiekowy zawodnik, przyszedł do nas za darmo, czyli całe 1 800 000 to jest sam zysk, poszedł do Włoch, do Serie B, do Reginy, a u nas spędził jeden cały sezon, no i początek tego sezonu, no tak więc no, cała ta kwota jest naszym zyskiem, czyli bardzo fajnie. No i ostatni zawodnik, który odszedł, to Pesic, odszedł do Adany Demirsporu, no i odszedł też za fajne pieniądze, za 1,5 milionów funtów, a u nas pojawił się z wolnego transferu, no i rozegrał tylko jeden sezon, gdzie strzelił 16 bramek w 32 spotkaniach. No i ogólnie fajnie, jestem zadowolony z tych transferów, ponieważ zarobiliśmy sobie fajne pieniądze. To nie są zawodnicy, z którymi, nie wiem, chcieliśmy współpracować przez, nie wiem, całą karierę czy coś. No trochę mi szkoda Galczewa, ale taka kwota naprawdę bardzo fajna. No tak jak mówiłem, on nie jest tyle wart, przynajmniej dla mnie, więc fajnie. Cruz, super, że udało się go za jeszcze taką kwotę sprzedać. Sanders, myślałem, że troszkę więcej weźmiemy, ale i tak nie jest źle. No i Pesic, 1,5 miliona, on i tak raczej nie chciał przedłużyć z nami kontraktu, a kontrakt miał do końca następnego sezonu, tak więc no i tak raczej stracilibyśmy go za darmo, a tak chociaż mamy 1,5 miliona funtów. Dobra, teraz ważniejsze rzeczy, czyli kto do klubu przyszedł, a więc ostatnio chyba widzieliście tutaj Weniga, czyli no Kakwecji przyszedł, Jorgensen, Ciulić, Dzikoński, Delcroix, Swobody to nawet nie czytamy, czyli Petrowa pamiętacie, Schuwera pamiętacie i Weniga też pewnie pamiętacie. Więc tak, Tristan Guyer przyszedł z wolnego transferu, jest to młody, 20-letni zawodnik, no zapowiada się tam na obiecującego środkowego obrońcę, z wolnego transferu, dużo mu nie płacimy, może z niego być naprawdę fajny środkowy obrońca, bo on głównie na środku obrony będzie grał, tak więc no jeśli stanie się nawet lepszym zawodnikiem od Wiśniewskiego, no ja to biorę w ciemno ogólnie, nie? Dobra, następny przyszedł Diego Gonzalez, jest to środkowy obrońca, 29-letni, bardzo przyzwoity.
Dobre krycie, odbiór piłki, nawet szybki, silny, skoczny, dobre ma dośrodkowania, technikę, tutaj psychicznie też bardzo fajnie wygląda, no i zarabia 5000 funtów tygodniowo, też niedużo, więc bardzo fajny taki, no zmiennik to będzie, nie zmiennik lub po prostu będzie grał w ekstraklasie, gdy lepsi chłopacy będą grali w Lidze Europy, prawda? Lecimy dalej. Cheik Doucouré z wolnego transferu, jest to środkowy obrońca. No i tak samo jak Gonzalez, przyszedł jako taka zapchaj dziura, no ale nie słaba, nie? Tylko no, naprawdę przyzwoity też ten 32-latek. 4800 u nas zarabia. No zobaczymy, no tutaj ten zawodnik będzie nam właśnie łatał pewne, znaczy no środek pomocy, no obecnie tutaj już nasz sztab mówi, że jest to czołowy zawodnik w ekstraklasie, no i tam też będzie głównie występował Doucouré. Dalej mamy Kolejana Kostadinowa, no i to jest już jeden z droższych transferów w tym sezonie, tak samo jak Jorgensen czy Kakwecji, no i Kolejan ma 22 lata, jest środkowym pomocnikiem, już jego wartość wystrzeliła na między 3,2 miliona a 4,5 miliona. Przypomnę, my kupiliśmy go za 1 600 000, przyszedł do nas z Norwegii, ale fajnie ten Stabek na nim zarobił, kupili go za 83 tysiące w 2020 roku, pograł tam trochę u nich i cyk, 1 600 000. Zarobione. No ale jestem też zadowolony z tego zawodnika, bardzo dobre podania, przyjęcie piłki, technika, jest szybki, no i świetny psychicznie. Przegląd sytuacji 14, przewidywanie 13, pracowitość 15, opanowanie, gra bez piłki, decyzje. Te wszystkie atrybuty na bardzo wysokim poziomie, tak więc mega mi się to podoba. No i 22 lata, więc on jeszcze się tutaj będzie w stanie rozwinąć. Tak więc zobaczymy. No jeśli to będzie nie wypał, no to i tak jego wartość jest wysoka, więc myślę, że nie stracimy na tym transferze. Przyszedł do nas dalej N.A. Klampfer z klubu, z którym graliśmy nie tak dawno, z Mariboru. No i jest to bardzo ciekawy środkowy obrońca. Jeszcze nie mam jego twarzy. Postaram się ją ściągnąć. No i co? No fizycznie to jest naprawdę kocur, mega szybki, wytrzymały, skoczny, tutaj musi popracować nad siłą, gra głową, krycie, odbiór piłki, wszystko na wysokim poziomie, tutaj może będzie się musiał jeszcze wzmocnić w opanowaniu, przewidywaniu, waleczność jeszcze, ale 20 lat i jeszcze wielka kariera przed nim, jest już naszym, no jednym z najlepszych obrońców, zaraz tutaj pod Wiśniewskim, ale poziom ten sam. Tak więc myślę, że jesteśmy zadowoleni. No i ostatni zawodnik, który przyszedł jeszcze do nas z Blackpool angielskiego za 375 tysięcy funtów, to Thomas Sang na prawą obronę, no bo potrzebowaliśmy kogoś w zastępstwo za Galczewa. Co prawda mamy tutaj Kakwecjego, mamy tego wypożyczonego Oliveirę, ale stwierdziłem, że jeszcze damy szansę Thomasowi Sangowi, bardzo zdeterminowany, no... Fizycznie mógł być troszkę lepszy, ale on ma 25 lat, jeszcze jakiś tam rozwój, myślę, możemy zobaczyć u niego. No przyzwoity po prostu, nie? Tutaj szału nie ma, ale lipy też nie, więc przyzwoity transfer do naszego klubu. No jest drugim najlepszym prawym obrońcą, głównie na tej pozycji będziemy go wystawiać. No dobra, to wszystko jeśli chodzi o transfery. Jeszcze tutaj próbuję podpisać kontrakt z Jadenem Hoettem. Jest to młodziutki, 18-letni środkowy napastnik. No zobaczymy, może przyjść tutaj też, możemy na nim coś tam zarobić. Potencjał ma dosyć też ciekawy, tak więc no zobaczymy, jeśli przyjdzie to fajnie, ale i tak raczej zbyt często grał nie będzie. Tak więc dobrze widzicie, nie sprowadziłem tutaj żadnego zawodnika jako takie zastępstwo bezpośrednie za Pesicia, ponieważ Pesic odszedł 6 września, czyli już po zamknięciu okienka transferowego w Polsce, no i ja już za niego nie mogłem nikogo sprowadzić, no jedynie właśnie z wolnego transferu, no ale tam już nikogo ciekawego nie było od tego małolata, z którym rozmawiamy. Dobra. To wszystko jeśli chodzi o transfery. Zobaczmy sobie dynamikę, jak ona teraz wygląda. Czyli właśnie było tutaj już kilku niezadowolonych zawodników. Teraz już jest tylko jeden, ale to jest jakiś mały problem, więc sobie z nim poradzimy. Tak więc tak, trzech liderów obecnie mamy, czyli Wiśniewski, Jimenez oraz Rocha. Bardzo wpływowi zawodnicy to Canedo, Rebosho i Walsh, który dopiero niedawno stał się bardzo wpływowy. No i wpływowi to Delcroix i Doucouré, moi drodzy, od razu Doucouré.
wskoczył tutaj jako wpływowy zawodnik. Aha, a Walsh stał się bardzo wpływowym, ponieważ on otrzymał opaskę wicekapitana po odejściu Cruza. Tak więc Walsh teraz jest wicekapitanem, Wiśniewski cały czas kapitanem. No dobra, czyli co, kalendarz, moi drodzy, ostatnio widzieliśmy się tutaj w tym dwumeczu z Basel. Aha, no właśnie, Liga Europy. No i losowanie naszej Ligi Europy jest następujące. Gramy z Leicester, z Bragą i z Anderlechtem. Więc łatwo na pewno nie będzie, ale ciężko też, znaczy, ale to będzie dobry sprawdzian dla naszego nowego zespołu. No zobaczymy, zobaczmy też inne grupy, jak to wyszło. No były łatwiejsze grupy, myślałem, że dostanę się gdzieś indziej, no ale zobaczmy. Czyli grupa B, Lazio, Astana, PAOK, Ferencvaros. Dalej grupa C, Lyon, Celtic, Hertha, AEK. Grupa D, PSV, Eindhoven, Red Star, Athletic Club i Rapid Wiedeń. Dalej Sevilla, grupa E, Lille, AZ, Alkmaar i Steaua Bukareszt. Dalej grupa F, Benfica, Olympiakos, Nicea, FC Köln. Grupa G, Atalanta, Bodo, Glimt, Partizan, Belgrad i Zenit, Sankt Petersburg. I grupa H, Tottenham, Admira, Wacker, Mödling, Slovan Bratysława i FC Midtjylland. Tak więc, no kurde, ogólnie tak patrząc na te wszystkie grupy, no to nie trafiliśmy najgorzej, ale mogliśmy trafić troszkę lepiej. Ale no, nie, na pewno nie będziemy się załamywać, nie będziemy już oddawać tutaj tych spotkań, będziemy na pewno walczyć. Będę wystawiał najsilniejsze składy na te mecze. No i tak, ostatnio właśnie tutaj w barażu do Ligi Mistrzów przegraliśmy z Basel, no dwukrotnie 1-2. Można było oczywiście powalczyć o więcej, ale i tak jesteśmy zadowoleni, bo przecież Basel to jest no, całkiem inny poziom. Tak więc spoko, czyli tutaj było to zwycięstwo z Górnikiem Łęczna 2-1, porażka znowu z Basel. No i tak, zagraliśmy sobie z Lechem Poznań, wygraliśmy to spotkanie 3-1, więc zobaczmy sobie gole. No i zaczynamy od 5 minuty, gdzie już Salamon zdobył bramkę na 1-0 i dużo takich akcji na początku spotkania miał Lech. Kiedy wrzucali właśnie nam piłeczkę na pole karne, tutaj świetnie Kaczmarski znalazł Wesselmana w polu karnym i to dopiero w 55 minucie wyszliśmy na 1-1. Doskonałe zagranie Roszy na lewe skrzydło, Reboszo właśnie nie pohamił się do Jorgensena, Jorgensen strzela w kolejnym meczu, więc on jak na razie chyba w każdym meczu, w którym zagrał, strzelił. Tutaj piękne podanie Piotrowicza do Weniga, czyli nasz tutaj wypożyczony zawodnik świetnie się znalazł w ofensywie i Piotrowicz też asystował, co mnie bardzo cieszy. No i 3-1 wygraliśmy, więc tutaj trzeba też pochwalić Schubera, który bardzo dobrze sobie poradził. Właśnie Jorgensena oczywiście, no ale też Piotrowicza i Weniga, nie? Czyli tych dwóch młodych zawodników. No bardziej mnie interesuje Piotrowicz niż Wenig, Wenig tylko wypożyczony. Zgraliśmy sobie jeszcze mecz towarzyski, no bo tutaj mieliśmy 2 tygodnie przerwy. Z Miedzią Legnica wygraliśmy 4-0. Tutaj też było kilku zawodników, których jeszcze mieliśmy na testach, ale no z żadnym z nich nie podpisałem kontraktu. Tutaj był na przykład Luke Jepcott, no taki średni, już 24 lata, więc raczej nie. I tutaj był jeszcze jeden, który też strzelił bramkę w tym meczu, Jake Wakeling. Zapowiadał się dobrze, kiedy jeszcze te atrybuty miałem ukryte. Dobrze, nie podpisałem z nim kontraktu, no bo okazał się niestety słaby. Dobra, dzisiaj moi drodzy gramy dwumecz, najpierw w lidze Jagiellonia Białystok, no i w tym meczu sprawdzimy sobie kilku nowych zawodników. Następnie po 5 dniach zagramy sobie pierwszy mecz naszej fazy grupowej Ligi Europy z Anderlechtem. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego meczu, no to sprawdźmy, jak innym polskim klubom poszło w pucharach. Czyli tak, weźmy sobie najpierw Legię, a czy Legia tam nie przegrała od razu w pierwszej rundzie? Nie, nie przegrali, dobra, czyli tak. Oni zaczęli tutaj od Nomne Kaliu w tej lidze konferencyjnej, w drugiej rundzie kwalifikacyjnej, czyli tutaj przeszli najpierw 2-0, później 5-1, następnie trafili do trzeciej rundy, tutaj z Ofi, wygrali na wyjeździe 2-1, w rewanżu w domu 3-1 również zwycięstwo. W czwartej rundzie kwalifikacyjnej trafili na IFK Norrköping, szwedzki klub, i w pierwszym meczu na wyjeździe 1-1, no i tutaj nie wiadomo było, czy Legia się dostanie, no ale już w rewanżu u siebie wygrali 2-1, dzięki czemu dostali się do fazy grupowej. Zobaczmy ich grupę, czyli Göztepe SK, Southampton i Sheriff Tiraspol.
Więc no łatwo też na pewno nie będą mieć, ale kurde, no powinni wyjść z tej grupy. No zobaczymy. Tak więc mamy drugi polski klub w fazie grupowej europejskich pucharów. Bardzo mnie to cieszy. Ale zobaczmy dalej. Lech Poznań, jak oni się spisali. Czyli widzę, też są już w fazie grupowej. No i w tej pierwszej rundzie oni zagrali z Galatasarayem i ich przeszli, co jest w ogóle zajebistością, myślę. No tutaj zobaczmy na przykład, no kurde, przecież zajebistych zawodników mają. Aha, Melkersena, którym ja też się interesowałem, bo to był były zawodnik Legii. Oni go tu kupili najpierw za 7 baniek, sprzedali za 6,5, tak więc no gruba strata. Ale to jest jeszcze młodziutki zawodnik, jeszcze na bank się grubo rozwinie. Dobra, to nieważne. Tak więc przeszedł Lech Poznań Galatasaray, zajebiście. Tak więc w trzeciej rundzie trafili na Żeljezničar Sarajewo. Najpierw 2-0, później 3-0. W czwartej rundzie trafili na Dnipro. No i na wyjeździe 0-0, ale u siebie pojechali ich 4-0. I oni są też w fazie grupowej, tak więc ich faza grupowa to jest grupa E, czyli no mamy, kurde, fajnie, mamy dwa polskie zespoły w fazie grupowej tej Ligi Konferencji, nie? Tak więc super. Czyli Legia w grupie B, Lech Poznań w grupie E razem z Apoelem, Mariborem i Besiktasem. No grubo. Dobra, to zobaczmy jeszcze Wisłę Kraków. Jak oni tutaj sobie poradzili? No nie poradzili sobie, bo oni najpierw z Laci wygrali 3-1, 3-0, a później z FC Twente przegrali najpierw na wyjeździe 2-1 i w domu dali sobie wdupić dwie bramki, czym samym no odpadli w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. No cóż, tak więc tutaj dosyć słabo im szło w lidze, z nami przegrali, tutaj znów przegrali ze Śląskiem, remis z Lechem, porażka z Wisłą Płock. No i tutaj już nie było meczów właśnie tej Ligi Konferencji, więc wygrali z Legią, wygrali z Pogonią, czyli no z dwoma zespołami, które są dosyć wysoko w lidze. A właśnie, jeśli chodzi o tabelę obecnie, jak to wygląda, no to już sobie zobaczymy, czyli my jesteśmy na drugim miejscu po 6 kolejkach, Pogoń i Legia już mają 7 kolejek. No my cały czas walczymy tutaj z Krakowią o fotel lidera. No i reszta tabeli jak widać. Tak więc już tutaj wskoczyliśmy na 27 miejsce w reputacji rozgrywek. No to dalej jest nisko ogólnie, ale no jakoś tam powoli się wdrapujemy, nie? Tak więc super. Dobra, chyba czas przejść do meczu, bo tu kurde widzę, że już prawie 20 minut gadam, a meczu jak nie było, tak nie ma. Dobra, składzik najpierw na Jagiellonie jest następujący. Dzikoński, Diego González, zobaczymy go po raz pierwszy. Tak samo Klampfera zobaczymy po raz pierwszy, Delcroix. Na obronie Sang zagra po raz pierwszy, Reboszo na lewej stronie, Costa Dinov też zobaczymy go po raz pierwszy w roli środkowego pomocnika, Walsh koło niego, Jimenez będzie rozgrywał, N'Golo na szpicy w napadzie razem z Roszą. Dobra, no to jazda moi drodzy, zaczynamy na wyjeździe ten mecz z Jagiellonią, więc gramy w Białymstoku. No i rozpoczynamy to spotkanie, więc chciałbym zobaczyć tutaj może jakąś bramkę N'Golo, jakąś asystę Kostadinowa i dobrą postawę w obronie Gonzaleza, też Sanga na prawej obronie, jakieś fajne dośrodkowania. No zobaczmy, teraz już zaczniemy grę na poważnie. No i pierwsze 10 minut na razie nic się nie wydarzyło, zobaczmy. Jest zagranie właśnie do Sanga. Sang, ok, piłka do Walsha. Kostadinov, wycofanie piłki, jest González, Walsh, Rosza, Jimenez, mocny strzał sprzed pola karnego, obroniony przez bramkarza Jagiellonii i będzie rzut rożny. Reboszo wrzuca tutaj na Roszę, ale Sokołowski wybija mu piłkę sprzed nosa. Jimenez, jeszcze ta akcja trwa, Klampfer dobrze do Sanga, Sang już tam próbuje przedostać się prawym skrzydłem. Ma szansę do dośrodkowania, jest piła i N'Golo, ale w poprzeczkę. Ajajaj, blisko było. No i już, kurde, prawie było to, co chciałem zobaczyć, czyli asysta, dobry rajd prawą stroną Sanga i prawie bramka N'Golo. No tutaj też prawie straciliśmy gola. Tak więc pierwszy kwadrans już za nami. No i co, no dwie akcje obu zespołów.
No my chyba mieliśmy lepszą tamten strzał Jimeneza, ale zobaczmy, znów Sank się pięknie urwał prawą stroną. Czy będzie strzelał? Nie będzie. Jest zagranie do Jimeneza. Jest Kostadinow zablokowany. Jeszcze Reboszo, ależ tam ładnie wrzucał tą piłkę do Roszy. Szkoda, że ona się odbiła do obrońcy. Pięknie Klampfer. Kurde, no jak na razie wszyscy nowi zawodnicy pokazują się naprawdę świetnie. Tak więc zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądało. No bo nic z tego, jak będą dobrze się pokazywać, jak na przykład przegramy ten mecz, nie? Oj, 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 bida, zobaczmy. Mieliśmy go przez chwilę. Dziekoński, piękna interwencja. No więc bida karierę w Jagiellonii robi. No to wypożyczenie u nas jakoś może się nie pomogło mu w jego karierze, bo zagrał tylko troszkę spotkań. Ja tam pamiętam, że kilka razy wszedł, kilka bramek strzelił, ale nic jakiegoś spektakularnego nie pokazał. Sank! Piękny strzał z prawej strony, no ale znów obroniony, więc tutaj mamy Ridera na bramce. Reboszo znów rzuca, jest ten golo, no ale nic nie wyszło z tego stałego fragmentu gry. Jeszcze Jimenez, Del Crua, Klampfer, Kostadinow, no na prawej stronie właśnie Sank. Ale będziemy musieli chyba wycofać, chociaż nie, bardzo ładnie Sank. Teraz Walsh do lewej strony, ale za mocno Reboszo nie miał szans, aby dojść do piłki. Pół godziny gry za nami, dobra, zachęcimy teraz może naszych, bo tam jakoś lekko, znaczy słabo skupieni ogólnie byli. Dobra, tutaj mamy przechwyt po bardzo słabym wybiciu z autu, ale Kostadinow za mocno sobie wypuścił piłkę. No i znów Jagiellonia przy łaciatej. Eld. Soli. Pięknie Reboszo, bez faulu, tutaj z żółtą kartką, no musi uważać. Klampfer, Del Crua, Dziekoński. Tak myślałem, czy by właśnie Sokoła nie wpuścić, ale postawiłem na Dziekońskiego. Tutaj musimy walczyć, nie możemy sobie odpuszczać meczów ligowych. Reboszo, Rosza. Ależ piła, Kostadinow, zobaczmy, lewa noga, Kostadinow zablokowany, a to już mogła być bramka numer jeden. No szkoda. I też bramka w debiucie Kostadinowa. To byłoby naprawdę świetne. No ale nie tym razem. No jeszcze. Jeszcze mamy 50 minut do końca meczu. Więc jeszcze sporo czasu. Bida, ale pięknie zablokowany przez Del Crua. No on bardzo często właśnie blokuje w polu karnym. Sokołowski. Eight. Ale pięknie Walsh przytrzymał go tu przy linii bocznej. Wybił piłkę, będzie tylko wyrzut z autu. No i zobaczmy, jak z drugiej strony sobie poradzą. Znów bardzo słabo. I Rosza, ale chyba przegrał głowę. Tomasiewicz. Eid. Tomasiewicz, bida. Strzałek. Oj, Kamara, pole karne, dobra. Strzał za mocny. No i mamy już końcówkę pierwszej połowy. Żeby Gonzalez krył bidę indywidualnie, no niech tak będzie. No i co jak na razie po tej pierwszej połowie? 4 strzały Jagiellonii, 7 naszych, 3 celne, wskaźnik XG troszeczkę wyższy naszych zawodników. No ale taki mecz, taki średni ogólnie bym powiedział, nie? Więc no, w drugiej połowie musicie być częściej przy piłce i jestem rozczarowany tym, co pokazaliście. Tutaj najsłabsza ocena widzę N'Golo. Mamy na rezerwie Jorgensena, ale on tutaj był podmęczony lekko, wysokie ryzyko kontuzji, więc myślę, że sobie Jorgensena zostawię na mecz z Anderlechtem. Ten pierwszy w fazie grupowej, Aysang tutaj takie, nie wiedział za bardzo co zrobić, nie? Bo tu stracił piłkę, nagle ją odzyskał i nie wiedział co się dzieje. Dobra, dalej zachęcamy nasz zespół. Stały pressing Eida. Już godzina gry za nami. Dalej nic się nie zmienia. Dalej 0 do 0. No i Jagiellonia teraz przy piłce. Sokołowski, Soli. Ale faulował Reboszo i to będzie czerwona kartka. Kurde, po co Reboszo? Takie błędy. Czyli kogo ja tu wziąłem? Mało lepszego. Kostadinow też bojaźliwy. Zasłużył na kartkę, więc też go chyba będzie trzeba ściągnąć. Dobra, ściągamy, czyli tak, mało lepszy na lewą stronę za N'Golo.
I tutaj Rocha będzie samotnym napastnikiem teraz. No i ten Kostadinow, no niby 6,90, ale no jednak mowa ciała mówi, że jest bojaźliwy. Więc dobra, wpuśćmy, kogo ja tutaj wziąłem, Piotrowicza, Weniga, Wosselmana. Dobra, wpuśćmy może Weniga, bo on naprawdę fajnie wyglądał w tym poprzednim meczu. Tutaj na środek za Kostadinowa. No i dobra, na razie te dwie zmiany. No czyli gramy w dziesiątkę od 66 minuty. Gramy bez teraz napastnika. No i kurde, oby tylko nie przegrać tego spotkania. No już bierzemy remis, nie? Te 0 do 0. Chyba, że jeszcze uda nam się stworzyć fajną akcję, no bo też to często bywa, że drużyny grające w dziesiątkę nagle zaczynają grać lepiej, no bo wiedzą, że muszą się bardziej starać i każdy chce wypełnić tą lukę po zawodniku, który musiał opuścić boisko. Kurwa, Bida strzela na 1 do 0. No cóż, niestety. Niestety, czyli Sand tutaj osłabiony, Walsha będziemy potrzebowali z Anderlechtem, więc chyba Walsha wymienię. Dobra, tak trzeba będzie zrobić, tak więc Walsh sobie odpocznie, a ja nie wiem, czy Wosselmana nie wpuszczę. No Piotrowicza w sumie mógłbym wpuścić, czyli tego naszego juniora, który świetnie się rozwija. Dobra, dawaj Piotrowicz za Walsha. Tylko czy on może być długodystansowcem tutaj? No może. Dobra, niech będzie. Okej. No i zobaczmy. Dobra, przejdźmy tutaj na ofensywę może. Albo nawet na szarże już. Spróbujmy strzelić bramkę. Jak stracimy drugą, to i tak nic się nie stanie. I tak wynik będzie taki sam. Porażka. A Wenik tutaj jeszcze widzę groźnie kontuzjowany, czyli teraz gramy w dziewiątkę. Znów Bida. Tomasiewicz. Dobra. No mam nadzieję, że Wenik zaraz wróci na boisko. No i zobaczmy. Jagiellonia przy piłce. Tiru. Zigulew. Ależ pięknie do Kamary. Kamara. Ale zgubił piłkę. González wybija. No tutaj kompletnie sobie nie dał rady. Sang. Soli. No dalej próbują stworzyć sobie akcję. Kamara. Ale dobrze, nie było bramki. No tutaj Sang przegrywa cały czas na tej prawej stronie. Kompletnie no bezsensownie gra. Nie kryje w ogóle, ja nie wiem, co on odpierdziela. No i Kamil, można lepiej było to zrobić, ale Kamil biegnie do przodu. Teraz musi wracać. I znów Sang zostawił Kamarę za plecami. Zobaczmy, czy chociaż poradzi sobie w odbiorze. Nie poradził, ależ piękna piła. Müller, Wolfe. Jeszcze Kamara. Strzałek zablokowany, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Tomasiewicz też zablokowany, no i może teraz nasza akcja, mało lepszy. Ale nie, już koniec akcji. 4 minuty doliczone. Dobra, panowie, jeszcze ich skrytykuję na koniec. No proszę, dobrze na to zareagowali, ale to już będzie koniec meczu. No i niestety, chociaż Jimenez, kurde, była ta okazja na początku meczu, była też na jego końcu. No ale nie ma bramki dla Górnika. No cóż, no straciliśmy ją po tej czerwonej kartce. No i też myślę głównie Reboszo trzeba będzie obwinić za tą porażkę. Myślę, że gdybyśmy grali gdzieś w jedenastkę do końca, no to może ten remis byśmy uzyskali albo nawet ta bramka by padła. No cóż, przegraliśmy 1 do 0, zagraliśmy źle. Nasi zawodnicy muszą o tym wiedzieć. No i szkoda, no bo przegraliśmy to spotkanie i Krakowia może już nam odskoczyć na 4 punkty. Na szczęście żaden zespół nas tutaj już nie wyprzedzi. Tak więc mamy utrzymane drugie miejsce. No i dobrze. No i od razu przejdziemy sobie do meczu z Anderlechtem. Już składzik mam tutaj przygotowany. Gramy w domu, więc fajnie by było jakiś optymalny tutaj wynik dla Górnika Zabrze zdobyć. Więc składzik, w jakim zagramy z Anderlechtem, to Dzikoński, Klampfer, Wiśniewski, Canedo. W tym momencie myślę, to jest najsilniejsze ustawienie naszych obrońców.
na prawej stronie Kakwecji, na lewej Reboszo, to też w tym momencie najlepsi nasi boczni obrońcy. Walsh z Kaczmarskim w środku. Się tak zastanawiałem, czy by Kostadinowowi nie dać szansy, no ale jeszcze on będzie musiał tutaj złapać ogranie z naszym zespołem w meczach ligowych na razie, a myślę, będzie wchodził z ławki w meczach tutaj Ligi Europy, jak będziemy go potrzebować. Jimenez na OPS-u jako wysunięty rozgrywający, no i Jorgensen z Roszą na szpicy. Tak to teraz wygląda, no to zobaczmy, bardzo ważny mecz przed nami. Dobra, zaczynamy, a więc wielki Anderlecht przyjechał do Zabrza. No i już rozgrywamy to spotkanie. Pierwsza akcja, Jimenez do Reboszo. Może nawet coś z tej akcji będzie, ale jednak nie, niezrozumienie. Chociaż, co ty gadasz, Jorgensen? Siedzi, jest 1-0, ależ mega błąd bramkarza Anderlechtu. Co on w ogóle zrobił? No dalej nie wiem, co tutaj się stało, ale najważniejsze, że jest bramka, tutaj właśnie Reboszo. I to powinno być tutaj łatwo, tą piłkę powinien złapać bramkarz, no tak się nie stało. Walsh zagrał do Jorgensena, no i ten nie miał problemów z umieszczeniem piłki w pustej bramce. Więc mamy 1-0, moi drodzy. Świetne rozpoczęcie. No to teraz fajnie by było to utrzymać. No ale na pewno będzie bardzo ciężko to zrobić. Tutaj Klampfer już siódemeczka. Walsh 7-3, Jorgensen 7-4. 17 minuta. No i Anderlecht przy piłce. Kacer. Prawa strona, Maciąg. Jest dośrodkowanie tutaj Kakwecji, ale wiemy, że on właśnie jeśli chodzi o górne piłki, no to nie jest najlepszy. Klampfer już 7-1, więc dobrze spisuje się w obronie jak na razie. Nasz nowy, młody środkowy obrońca, 20-letni. Kaczer, Maciąg. Jest znów dośrodkowanie, ale tutaj Dziekoński bezproblemowo sobie złapał to podanie do niego. I teraz Dziekoński, ale myślałem, że jednak powalczymy o górną piłkę. Tak się nie stało i znów Anderlecht w natarciu. Maciąg. No, tak mocno sobie wypuścił piłkę, że byłem pewien, że ją przejmiemy. No tak się nie stało. Wrzutka, Klampfer znów bardzo ładnie. I Kaczmarski już tutaj w poszukiwaniu Roszy, no ale Rosza troszeczkę za wolny, ale i tak wyłuskał piłkę. Rosza, zobaczmy, pole karne, ale ten strzał mega słaby. Można było zrobić to lepiej, Rosza. Można było już wyjść na 2-0. Pół godziny gry za nami, no i Anderlecht nie stworzył sobie jakichś tutaj mega klarownych sytuacji. No ale ja ich tutaj nie podpuszczam. Stroikens. Arnstadt. Kurde, to też podanie było do przejęcia. Maciąg. Walsh, świetny przechwyt. Doskonale. Jimenez, Canedo, Walsh. Tutaj krótkie podania zawodników. Reboszo do przodu. Rosza. Poszukiwali Jorgensena, ależ piękna akcja. Jorgensen jeszcze do Roszy. No zobaczmy. Walsh przed polem karnym. Strzał z dystansu, ale brama! Jaki strzał Walsha! Liam Walsh wyprowadza nas na 2-0. Ależ tutaj błędy bramkarskie. Van Krombroek będzie chciał szybko zapomnieć o tym meczu pewnie. Najpierw błąd przy pierwszej bramce, no teraz też trzeba go winić, no bo powinien sobie poradzić z tym strzałem, jednak piłka po jego interwencji odbiła się i wpadła do bramki. Tak więc Leicester też prowadzi z Bragą 1-0. Więc jak na razie my będziemy jedynymi zespołami z punktami. No ale zobaczmy, bo to jeszcze sporo meczu przed nami. Anderlecht ma znakomitych zawodników i zobaczmy, co będą w stanie jeszcze tutaj ugrać w tym meczu. Mam nadzieję, że niewiele. Mamy rzut wolny. Walsh, Rosza! Słupek tam jeszcze próbowaliśmy dobijać, ale nie udało się. Teraz Reboszo ze stałego fragmentu, ale to nie był dobry strzał. Z kilka ładnych metrów obok i nad bramką. Taka sama ilość strzałów, my mamy więcej strzałów celnych. No ale teraz Anderlecht pod naszym polem karnym. Kaczer, Maciąg, Arnstadt. Strzał zablokowany, będzie jeszcze stały fragment, będzie rzut rożny dla Anderlechtu.
45 minuta, no fajnie by było, gdyby taki wynik utrzymał się do końca połowy. Klampfer, znów dobre, ważne wybicie. Piłka wraca na prawą stronę, znów dośrodkowanie i znów Klampfer. No jest mocny w tych wybiciach, on ma skoczności chyba 18 i gra głową 14. Próbują prawą stroną, Maczon, zobaczmy, zablokowany, ale jeszcze strzał pięknie obroniony przez Dziechuńskiego. Fajnie już tej akcji. Tutaj widzę pod względem kondycyjnym, wyglądamy dobrze, nawet lepiej niż Anderlecht. No i koniec pierwszej połowy, a więc bardzo dobrze, że zeszliśmy na przerwę prowadząc 2-0. No i o, oddajemy sporo celnych strzałów, bardzo mnie to cieszy, oni wszyscy są teraz zmotywowani i podbudowani, no i właśnie w takiej atmosferze chciałbym rozpocząć drugą połowę. Więc nasi są mega zmotywowani, a ciekawe jak sobie poradził menedżer Anderlechtu w przerwie. Mam nadzieję, że niezbyt dobrze. Chociaż widzę tutaj po mowie ciała zawodników Anderlechtu, no jest dobrze, ale u nas jest zdecydowanie lepiej. No i rozpoczynamy 60. minutę, więc pierwszy kwadrans drugiej połowy nie przyniósł żadnej ciekawej akcji. A teraz zobaczmy, rozpędza się Górnik, jest Kagwecji, ależ dobre zagranie do Roszy, no i Rosza! Nie ma bramki, druga akcja, w której Rosza powinien strzelić. Czyli co, Canedo? Aha, jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia, więc powinniśmy rozważyć jego zmianę. Ale już mamy tutaj małe problemy kondycyjne kilku zawodników, więc tak, Jimeneza najpierw wymienimy, zapraszamy Wosselmana. To jest pierwsza zmiana. Lecimy dalej, więc 77 minuta. Myślę, że no Walsh zostanie, bo to jest gracz meczu. Tak więc Kostadino wejdzie za Kaczmarskiego. Tak, i jeszcze jedna zmiana. Tutaj może wpuścimy za Roszę. Wpuścimy Juritkę. Juritka będzie lisem pola karnego. A tutaj Jorgensena damy teraz cofnięty napastnik w ataku. No i dobra, tak zagramy sobie już do końca tego spotkania. Zobaczmy, jeszcze 10 minut zostało. O i bardzo złe zagranie Canedo. Arnstadt, ale dobrze, że zastopowali sobie tą akcję, bo zapowiadało się groźnie, było tam 3-3. Ale już stoimy dobrze w obronie, zobaczmy, Casale, Lemaire, jest dośrodkowanie, Wiśniewski, dobrze, i Walsh, no i już zaczynamy kontrę, Juritka, w poszukiwaniu Jorgensena, ale no to nie było dobre zagranie Juritki. Mieliśmy też tam przerwy na reprezentację i właśnie Juritka w tej reprezentacji do lat 21 Słowacji zdobył w jednym meczu dwie bramki oraz asystę. A tutaj Wosselman i słupek! Słupek Wosselmana. Kurde, szkoda. Kolejna akcja. No Wosselman już w tym sezonie ma 4 bramki strzelone. Reboszo, będzie długi wyrzut. Juritka. Jeszcze Walsh, Reboszo, Wosselman, jeszcze Juritka, oddaje strzał! No to mogło zaskoczyć bramkarza, ale jednak tym razem pokazał się już z dobrej strony. 85. minuta i jeszcze będziemy mieli stały fragment. Walsh na Jorgensena na krótki słupek. Jednak nasz 18-letni Duńczyk nie wygrał tym razem głowy. Juritka w polu karnym, ale był na spalonym, minimalnym, no ale jednak był. Dobra, już 86. minuta i wycofana piłka przez Górnik Zabrze. Canedo, Jorgensen, Wosselman. Pięknie właśnie tutaj wychodził Juritka. No nie wiem, a to był też Walsh chyba, nie, Kostadinow. Nie wiem do końca, do kogo zagrywał nasz zawodnik, no ale to już nieważne, bo Anderlecht się rozpędza. Truffert, jest dośrodkowanie. Strzał głową, ale nie na Dziekuńskiego takie strzały. Już zbliżamy się do końca meczu, no i Anderlecht nie był w stanie odpowiedzieć Górnikowi. No nie zrobili sobie nawet jakiejś tutaj dobrej sytuacji. Tak wspominam te ich wszystkie okazje i takie były, wiecie, no. Można było strzelić, ale to nie była 100% sytuacja.
pięknie Kawecji, ale tak wybił troszkę pod presją, troszkę do nikogo. No i od razu stracona piłka, ale Kostadinow pięknie tutaj powalczył o łaciatą i no już to będzie koniec meczu. 10 sekund zostało, niech się już nasi utrzymają przy piłce. Jorgensen świetnie się tutaj cofnął, aby wspomóc rozegranie naszego zespołu. No i tak jest, koniec meczu, więc pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Europy mamy wygrany z Anderlechtem 2-0 po bramce Jorgensena i Walsha. Walsh też asystował oraz Rosza. Więc ja jestem bardzo zadowolony z wyniku oraz ze stylu. No i wynik dzisiejszego meczu długo pozostawał niewiadomą. Czy mimo to był pan w miarę pewny zwycięstwa? No jasne, że tak. Z pewnością jest pan zachwycony tym wynikiem. Czy potrafi pan wytłumaczyć, dlaczego Rosza był dzisiaj tak nieskuteczny, ale asystował, więc ja tam nie jestem zawiedziony jego postawą. Więc Leicester wygrywa z Bragą 1-0, my z Anderlechtem 2-0. No i my teraz mamy pierwsze miejsce w naszej grupie. Otrzymujemy jeszcze 538 tysięcy za to zwycięstwo. I Vincent Kompany jest menedżerem Anderlechtu i dostał od nas solidną lekcję, tak więc powiedział, że ta porażka pokazała nam nasze miejsce w szeregu. No jak tak mówi menedżer Anderlechtu Vincent Kompany, no to coś jest na rzeczy. Walsh w świetnej formie, no i bardzo dobrze. No okej, teraz zajrzyjmy do kalendarza, zobaczmy co tutaj się dzieje, czyli tak. Ten pierwszy mecz mamy wygrany, no i Wisła Płock oraz Lechia Gdańsk, te dwa mecze ja sobie rozegram sam. A my w przyszłym odcinku spotykamy się na wyjazd z Bragą i na spotkanie w domu z Legią Warszawa, Ekstraklasa. Tak więc moi drodzy, mieliśmy wprowadzać te beciki, które możecie robić w komentarzach. Tak więc będziemy patrzeć na mecz z Bragą, bo ten mecz sobie zagramy jako pierwszy w następnym odcinku. Tak więc w komentarzach możecie pisać, jaki waszym zdaniem będzie wynik z Bragą i wszyscy użytkownicy, którzy dobrze odgadną, dobrze wytypują wynik tego spotkania, otrzymają blanciki na następnym streamie. Tak więc dobra, to by było wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!